Panie marszałku, Wysoka Izbo, państwo ministrowie. Rząd ustami pana premiera zasygnalizował na ostatnim naszym posiedzeniu problem budowy dróg krajowych i autostrad i zamiary rządu w tym zakresie. Chcę powiedzieć, że nie znalazła się tam, przynajmniej oficjalnie, inwestycja budowy drogi S17. Jest to droga krajowa łącząca Warszawę poprzez Garwolin, Ryki, Lublin do Chrebennego. W programie budowy dróg i autostrad na lata 2008-2012 zapisana była ta inwestycja z pełną jej realizacją. Dzisiaj chcę zadać pytanie do pana ministra. Na jakim etapie jest przygotowanie inwestycji, bo to nie jest nowa inwestycja, jest to ciągle kontynuacja i przesuwana w czasie realizacja tej inwestycji. Na jakim etapie jest przygotowanie inwestycji, które przejął oddział lubelski z Mazowsza z nadzieją, o czym mówił pan minister Nowak, że zrobi to szybciej, bo jest mniej ten oddział dociążony. Drugie pytanie, jakimi środkami dysponuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na to zadanie i kiedy nastąpi faktyczna realizacja, czyli kiedy rozpocznie się budowa drogi S17, tak bardzo potrzebnej, bo jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg w kraju, a rondo w Kołbieli jest znane chyba w całej Polsce, bo tam wszyscy kierowcy czekają godzinami często, żeby dostać się i pojechać dalej. Dziękuję panu.